ktoś po polu przeszedł, wie pan, to nawet ta woda, ten staw, który tego, to on się znajdzie u tych rolników, którzy mają gospodarstwa, a nie w tym stawie po prostu. Tam nawet jest spad w drugą stronę, tak? Odsunąć to po prostu o jakieś, nie wiem, 30-40 metrów po prostu w stronę Kosakowa i będzie na pewno łatwiej i prościej niż po prostu ktoś sobie na komputerze namalował. Ja już może odpowiem, to znaczy odsunięcie tego bliżej Kosakowo pewnie by spowodowało kolejne problemy. To znaczy po pierwsze zajętość terenu całej inwestycji byłaby dużo, dużo większa, bo musielibyśmy tak naprawdę w to pole, które jest powiedzmy tutaj do góry, jeszcze bardziej zaangażować. Dwa, tam mamy przebieg linii kolejowej, która też trochę limituje odległości. A dwa, to jest mniej więcej przebieg tego ronda i początek jakby tego układu jest mniej więcej w zgodzie z miejscowym planem, tak jak to było w miejscowym planie zarezerwowany, że tak powiem, teren pod układ drogowy. Także my to chcieliśmy mniej więcej wykorzystać. A lokalizacja zbiornika retencyjnego, ona jest dosyć dobrze dobrana. Jeżeli Państwo, no, zakładam, że większość Państwa zna dosyć dobrze jakby topografię tego terenu. Tam jest naprawdę naturalne zadołowanie, to takie dosyć spore zadołowanie terenu. Myślę, że wszyscy, którzy mieszkają przy ulicy Czereśniowej, to doskonale to wiedzą. Także chcemy to wykorzystać, chcemy tam zrobić duży zbiornik retencyjny. I ten zbiornik, proszę Państwa, on będzie o tyle, że tak powiem, miał duże znaczenie, że on będzie zbierał wody z tej części praktycznie od ronda z ulicy Derdeckiego. Ta woda, która w tej chwili płynie od ulicy Derdeckiego, która płynie rowem wzdłuż ogrodzenia lotniska, płynie z rowu bezpośrednio do tego stawu, który jest tutaj naprzeciwko. Nie ma żadnego dużego odbiornika. Praktycznie cała woda płynie rurą, płynie rowem i płynie do tego stawu. Jeżeli zrobimy tego typu zbiornik retencyjny, to zyskamy naprawdę duży odbiornik, który wcześniej będzie przejmował duże deszcze, a dopiero stamtąd popłynie to gdzieś dalej. A czy bardziej społeczne jest pozytywne, żeby zabierać rolnikom we wsi rolnej, w gminie rolnej, siedliska pod drogę, czy pójść po polu? Ale pole według tego planu, to przynajmniej w trzy duże gospodarstwa będziecie bardzo ta droga będzie bardzo ingerować. Będzie wchodzić w siedlisko, a tam jest pas nalotowy, jest pole. Nie lepiej przez pole przejść, niż zabierać kawałki siedliska? My już to tłumaczyliśmy. Tam już jest zaprojektowana linia kolejowa. Która ale jest wcześniej dużo miejsca, nie. Przed tą linią kolejową. Nie. My to pokazywaliśmy wcześniej. Być może na kolejnym slajdzie to będzie jeszcze widać. Wbrew pozorom, nie ma sytuacji takiej, że bezpośrednio przy linii kolejowej możemy lokalizować infrastrukturę drogową. Zwłaszcza, że linia kolejowa na tym odcinku by szła w dosyć dużym wykopie, bo zgodnie z założeniami inwestycyjnymi PKP PLK, oni chcą przejść tunelem pod obecną ulicą Żeromskiego, czyli oni na tym odcinku pójdą w dosyć dużym wykopie. W związku z tym nie możemy się przytulić bezpośrednio do tej inwestycji, poza tym muszą być jakieś odległości. Na tym rysunku, to było widać wcześniej, wcale nie ma aż tak dużej odległości między linią kolejową a tą jezdnią. Tu jeszcze wspomnę z tym